No witam moich szanownych subskrybentów, a więc problem display faulty, pomimo jak to widać deszczu, już nie występuje. Miejmy nadzieję, że powodem było to, co teraz Wam opowiem. A więc tak, na podszybie uszczelka została silikonem zaizolowana, przyklejona. Miejsce, gdzie jest plus od komputera, zostało przeczyszczone, no było trochę zaśniedziałe, muszę przyznać. Minus od komputera nie był zaśniedziały, więc go nie przykręcam, odkręciłem tylko i dokręciłem od nowa. No póki co nie świeci się, więc miejmy nadzieję, że na tym tylko to pozostanie, ten błąd. Druga sprawa, interfejs oleju ustawiony został przeze mnie na 20 000 km. Nie wiem, czy to za dużo, czy za mało. Czy za mało to może nie, nie wiem, czy to nie jest za dużo, więc wyraźcie swoją opinię proszę w komentarzach. Jak widać, pomimo deszczu błąd się nie świeci. O, ESP da radę wyłączyć. Dlaczego nie nagrałem filmiku o wymianie oleju? Z uwagi na to, że nastąpiła możliwość połączenia się, powiem Wam, próbowałem 3 razy połączyć się komputerem. Dopiero po tych zabiegach połączyłem się z komputerem i nagrałem dla Was ten filmik krótki z tymi błędami z komputera. Nie wiem, zobaczymy. Jeśli okaże się, że to była ta przyczyna, miło mi będzie, jeśli w ten sposób komuś pomogę. Jeśli nie, będziemy szukać dalej. Będę szukał do skutku po prostu, dopóki nie naprawię tego. A co za tym idzie, wy będziecie mogli po prostu rozwiązać swój problem, nie zostaniecie naciągnięci na dodatkowe koszta, tak? Bo na tym ten kanał się skupia, aby po prostu żaden mechanik nie zrobił nas w bambuko, tak? Bo to, że jeździmy gwiazdą, nie oznacza, że musimy pakować kasę w te gwiazdy, tak? Chyba że ktoś ma W124, to jeszcze na tym może zarobić. No, a więc tak, to byłoby na tyle. Jeśli macie jakieś pytania w komentarzach, walcie śmiało. Zapraszam Was do komentowania, czy ten interfejs oleju nie jest... Interwał, przepraszam, nie interfejs, już mi ten interfejs to w głowę wchodzi. Interwał olejowy nie jest zbytnio duży. Jeszcze raz pokażę, interwał oleju. Serwis C+, 19994. No, ustawiłem na olej specyfikacji Mercedesa 229 MB. No, zobaczymy, czy to coś da. Ok, dobra, to zapraszam. Oczywiście kciuk w górę. O, ten mój brudny. Kciuk w górę i zapraszam do komentowania. Trzymajcie się, miłego wieczoru Wam życzę. O dalszych błędach display fault, jeśli się pokażą. Jutro mnie czeka podróż do Słupska, więc 110 km przede mną. Zobaczymy. Zdjęcie szwów będzie. No bo powiem szczerze, że operacja się udała, pacjent przeżył. Tylko teraz trzeba szwy zdjąć i na histopatologię czekamy. No, to byłoby na tyle. W takim razie trzymajcie się, miłego wieczoru, pozdrawiam Was, cześć.